Szanowni, w tym filmie chciałem wytłumaczyć Wam, na czym polega praca domowa, bo to jest praca domowa troszeczkę inna od tych, które żeśmy robili do tej pory. Tym razem nie chodzi o notatkę, tylko chodzi o to, żeby wykonać pewne zadanie i to zadanie trzeba wykonać w internecie. Jeśli klikniecie na link do tablicy z pracą domową, który podam w linkach, czy w informacji do tej pracy domowej, to przeniesie Was ten link na taką tablicę. Ta tablica ma tę własność, że każdy z Was otrzyma swoją własną tablicę, tak dokładnie wyglądającą jak moja, z tym, że będzie mógł na tej tablicy działać. I to, co zrobi, będzie widoczne tylko na jego tablicy. A ja tu, w tym miejscu mam podgląd wszystkich tablic. Na razie w tym podglądzie byłaby tylko moja tablica, dlatego że nikt jeszcze się tutaj nie wszedł. Okay? Czyli każdy z Was pracuje na swojej własnej tablicy, a ja mogę to oglądać i możemy dyskutować nad rozwiązaniem tego zadania, więc jeśli na przykład uznasz, że Twoje rozwiązanie już jest gotowe, to trzeba mi to odesłać pracę domową przez Classroom, ja wtedy tutaj przyjdę, zajrzę i ewentualnie też w Classroomie skomentuję, albo może nagram jakiś film tłumacząc, co ewentualnie trzeba poprawić, a może nic nie trzeba będzie poprawiać. W tym zadaniu chodzi o oswojenie się, zaprzyjaźnienie się z działaniami na wektorach, z dodawaniem i odejmowaniem wektorów. Zakładam, że film o dodawaniu i odejmowaniu wektorów widzieliście, albo że zrozumieliście to wszystko na lekcji. Ten film głównie będzie potrzebny tym, których na lekcji nie było. Film jest nagraniem, już nie pamiętam, chyba dla lisów, a może dla żbików. Dla żbików pewnie i na podobny temat. Tam też Żbiki też robiły takie zadanie i też tłumaczyłem, jakie trzeba zrobić. No dobrze, no i co tutaj mamy? Mamy dwa wektory, A i B. No i trzeba wyznaczyć wektory A plus B i B plus A. No więc jak to się robi? Po pierwsze, na tym lewym panelu macie tutaj taki wskaźnik. Oto jest Select, wskaźnik. Klikamy lewym klawiszem myszy i teraz wskazujemy. No i to, co trzeba zrobić, to pamiętacie, jak się dodaje wektory. Wektory dodaje się na jamnika, tak? Koniec pierwszego wektora musi, znaczy początek drugiego wektora przypada na koniec pierwszego. No więc to jest wektor A, ja klikam, pojawia się takie menu i wybieram z tego clone, sklonuj. Jak nacisnę, to mogę sklonować pierwszy wektor. No i umieszczam go sobie gdzieś tutaj, tak? Teraz drugi wektor, też chcę sklonować i chcę umieścić go na jamnika, tak? To jest drugi wektor, więc jego początek musi przypaść w miejscu, w którym skończył się pierwszy wektor. A zatem cyk, znowu clone i przypisuję tutaj. Tak go umieszczam. No i teraz wektor, który jest sumą tych dwóch wektorów, to jest wektor, który zaczyna się w początku pierwszego, a kończy końcu drugiego. No i teraz jak to narysować? No, trzeba wybrać jakiś kolor. Kolor wybieramy tutaj. No na przykład wybierzemy kolor czerwony. Dlaczego nie? Dobrze jest potem ten panel z kolorem zamknąć. Ciągle wszystko to robię lewym klawiszem myszy. I tu jest strzałka. Strzałka, która jak ją wybiorę, to kursorem znowu naciskając lewym klawiszem myszy mogę narysować strzałkę. No i narysowałem tę strzałkę. Dobrze jest teraz z powrotem przejść do tego modu Select, dlatego że jeżeli tego nie zrobicie i znowu naciśniecie klawisz, to znowu się coś narysuje. No, żeby się tego pozbyć, to trzeba wcisnąć Select, wybrać ten obiekt i tu jest taka opcja Delete, usuń. No jesteśmy teraz w modzie Select, no i teraz tylko trzeba to opisać. No i dla Was przygotowałem tutaj taki słowniczek, tak? To znaczy te obiekty już są przygotowane do tego, żeby je używać. Jak klikniecie sobie na ten
wektor A i klikniecie na clone, to będziecie mogli go tutaj przesunąć. To jest wektor A. To jest wektor B. Tak? No a to jest wektor A plus B, tak? Czyli piszemy, sklonujemy znowu A. Tu możemy sklonować znaczek plus. Zrobiłem tak, żeby nie trzeba było się męczyć. Żeby nie trzeba się było męczyć. I sklonujemy jeszcze raz. No i to jest wektor A plus B. No i to jest odpowiedź do pierwszego zadania, tak? A plus B. Teraz trzeba jeszcze narysować wektor B plus A taką samą metodą i porównać te wektory i powiedzieć, co z tego wynika, co sądzicie na temat własności, którą ma to działanie dodawania wektorów. No bo widać, że to jest co innego niż dodawanie liczb. Ja oczywiście po zakończeniu tego filmu usunę te wszystkie wskazówki, które tutaj są. No dobrze, to teraz drugie zadanie. Drugie zadanie są dwa wektory, trzeba narysować wektor A minus B. No to znowu sprawdzamy, że jesteśmy w modzie wyboru. Klikamy na ten wektor, klonujemy. No dobrze, to teraz trzeba sklonować wektor B i zrobić z niego wektor minus B. No pamiętacie, że wektor minus B to jest taki sam wektor, który jakby wskazuje taki sam, jest równoległy do tego, ma tę samą długość, tylko strzałka jest po przeciwnej stronie. I mówiłem, że w matematyce jest takie cudo, że żeby z wektora B zrobić wektor minus B, trzeba go odbić w poziomie i w pionie. I tu jest taka opcja Advanced Edit, zaawansowane edytowanie. I jest Flip Horizontal, czyli odbicie w poziomie. No i jeszcze raz muszę to powtórzyć i zrobić odbicie w pionie. Flip Vertical. I z tego wektora dokładnie zrobił się wektor przeciwny. No, to jest taka tajemnica matematyki, która mówi, że żeby wykonać obrót o 180 stopni, to on jest równoważny odbiciu względem w poziomie i odbiciu następnie odbiciu w pionie, przy czym kolejność tych dwóch odbić jest dowolna. No dobrze, no więc teraz możemy to przesunąć. Move, przesuń. Przesuwamy. No i super. Jest super. To jest wektor minus B. No i teraz mamy sumę wektora A i wektora minus B, czyli różnicy wektorów A i B. No i znowu to, co chcemy zrobić, to chcemy narysować odpowiedź. Odpowiedź zaczyna się w początku wektora A, kończy się w końcu wektora B. To jest wektor A minus B. No i teraz wchodzimy z powrotem do tego modu w selekcji i robimy sobie tak, dobrze, to jest A, to od razu sklonuję, żeby się pojawiło A, które będzie mi potrzebne do A minus B, tu sklonuję sobie znaczek minus, no i teraz B. Dobrze. No i to jest wektor A minus B, to jest jakby odpowiedź. No tylko, że sami musicie do niej dojść. No i jest jeszcze trzecie zadanie. Trzecie zadanie jest bardziej skomplikowane. No, mamy znowu dwa wektory. No i trzeba wyznaczyć taki wektor C, trzeba znaleźć taki wektor C, żeby suma tych wszystkich trzech wektorów była równa 0. No i teraz jest oczywiście pytanie, co to jest wektor 0. To tak naprawdę powinienem chyba narysować tutaj tę strzałkę, bo to jest tak naprawdę nie liczba, tylko też wektor zerowy. O tak. No i co to jest wektor zerowy? No ano, wektor zerowy, jakbyśmy sobie wyobrazili wektor przemieszczenia, to wektor przemieszczenia zerowy to jest taki, że nigdzie się nie przemieszczamy. No na przykład gdybyśmy przemieścili się tam i z powrotem, gdybyśmy przemieścili się tam i z powrotem, no to nasze całkowite przemieszczenie, które jest sumą przemieszczenia tam i z powrotem, zaprowadziłoby nas
z powrotem do tego punktu, w którym żeśmy wyszli, czyli nigdzie nie przemieściliśmy się w ogóle. No to oznacza, że przemieściliśmy się o wektor zerowy, a zatem no, wektor zero to jest po prostu punkt. Nie ma długości, nie ma też kierunku. No i trzeba posłuchać tego, co powiedziałem przed chwilą. Ta analogia z przemieszczeniem jest, pomoże wam rozwiązać to zadanie. No i dla tych dwóch wektorów A i B znaleźć taki wektor C, dla którego A plus B plus C równa się wektorowi zerowemu. Mam nadzieję, że to jest jasne. Gdyby były problemy, ja jestem cały czas gotowy konsultować was online i razem z wami robić te zadania, także proszę się po prostu umawiać ze mną i będziemy nad tym pracować. Dziękuję bardzo.